Witam pana kucharza. Dzisiaj zakończone wędkowanie. Trochę się porwało, ale to trzeba być pekowo. Dobra. To jest dopiero kucharz. Zaraz przyrządzi. Ziemniaczek jeden. Ziemniaczek drugi. To dla Krzysia. Ten będzie dla mnie, bo on jest mniejszy ode mnie, ale to nic. Pazerny jesteś. Jestem pazerny. Pazerność gorsza od faszyzmu, wiesz o tym. Teraz tak właśnie kończymy dzisiejszy połów. Ogólnie moim dobrym wynikiem. Krzysiowi dzisiaj się nie powiodło, ale jeszcze mi dowali nie pierwszy raz. Dobra, teraz będziemy... Tak to jest niestety. W tym sporcie. Ale jeszcze będzie tak, że nie pierwszy raz będę ja płakał. No i teraz nasze miejsce. Ognisko. Zaraz podejdzie. O, Mirek, twoje kiełbaski to już raczej... To dopiero będzie pyszności. Stół wszystko mamy. Tutaj dzięki gościnności jakichś ludzi, którzy właśnie przyrządzili, znaczy wszystko tutaj przygotowali dla nas. No nie tylko dla nas, bo przeważnie dla siebie, ale wszyscy z tego korzystają. I cieszę się z tego bardzo, że tu jest porządek. Czyściutko zostawiają zawsze po sobie, także my tak samo zrobimy jak wszyscy. Tu widać piękny się boczek. No ziemniaczków z cebulką, myślę, że będzie mega. Trochę trzeba będzie poczekać, aż to się przygotuje. Dobry będzie, ale myślę, że się najemy. I dzisiejszy połów będzie zakończony super. O, i to zawiniemy później pazłotko i jazda. Tak jest, ale zrobimy po parę kawałków, żeby to więcej było, żeby później musimy się najeść. Także cebulka, ziemniaczki są, zaraz oddzielnie pójdzie ziemniaki, sól mamy. Z 5 godzin dzisiaj wędkowaliśmy, a głodni jesteśmy, że nawet nie jestem w stanie opowiedzieć jak bardzo. Tylko ty. Nie mogę się doczekać do tego tłustego kawałka mięsa. Normalnie cebula jest, okej. Okay. Jednak może damy jeszcze trzeci ziemniaczek. To będzie tak. To jest właśnie szef Amaro, Mirosław. To jest na razie tak. I teraz jeszcze to jest nic. Musimy zrobić to jeszcze tak. Karate. Dobra. I teraz... Zabijam zup z kreberką. Tak to widać. Myślę, że po 20 minutach będzie mega, ale chcę nie skończyć wszystko. Pożówka mamy. Siema Krzysztofie, co tam? No siema, siema. Teraz ja coś przygotuję. Herbatę. A to ty mnie wykorzystałeś, tak? Kiełbasę, wszystko przygotuję, a tylko jak co, herbatka, tak? Pamiętaj, że szef jest tylko jeden. Zwłaszcza szef Amaro. Tak? Ty nie także powiem. O, bułeczki tu już przygotuję. No. Na stole, czyli stół, o, z plastiku. Tam już nasza cebulka, wszystko się przygotowuje. Cyk, herbatka już jest. Tak jak widać, jesteśmy przygotowani. Mamy nóż, mamy kombinerki. Mamy poczuć. Śrubokręt, w razie czego, żeby komuś coś podkręcić. Mamy jest. Wodę. Tak. Ziemniaczki. Dawaj jeszcze parę ziemniaków, o. Jeszcze wrzuć, tak. Tutaj jak widać nasze kiełbaski się grzeją, pieką. O, jeszcze moje nie do końca są, ale jest mega. O, jedna jest przypalona, fajnie. Dobrze, dwie takie kuleczki. Teraz trzeba zabić. Takie, to twoje jąderka chyba. Skoro tak mówisz. O, szkoda, że jajek nie mamy. Je, gdzieś sobie. To w żar, o tak, o, dokładnie. Cyk. Teraz. I teraz przykryjemy, pomiocik robimy. No. Tak prawdziwi mężczyźni poradzą sobie nawet w takich warunkach. Jeżeli to kobieta zobaczy, co my tu robimy, to niech sobie nie myśli, że ja w kuchni będę też takie rzeczy robił. Ja tylko na łonie natury. Bo się przyzwyczai i będzie chciała ognisko w naszym pokoju.